świtem po krótkiej przerwie. Dzisiaj w ogóle krótko, trochę może przedświątecznie, ale chciałem dzisiaj tylko poopowiadać, bo tak przy okazji mi coś wyszło ciekawego przez oczywiście moje to, że nie umyłem szkła na czas, więc przy okazji można nakręcić filmik w związku z tym, że już mi się tak zdarzyło. Mianowicie, jeżeli mamy aldehydy, prawda, czyli jakieś RCHO, albo może sobie tak ładnie narysujemy, to wiemy, że aldehydy można pod wpływem jakichś utleniaczy utlenić do kwasów karboksylowych. No i w szkole zazwyczaj piszemy, prawda, jakieś tam reakcje z dichromianem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No prawda jest taka, że aldehydy niestety utleniają się bardzo łatwo. I gdybyśmy chcieli utlenić alkohol do aldehydu, to niestety mamy problem, bo tylko te lotniejsze aldehydy można na przykład utlenić dichromianem i to też z kiepską wydajnością, z tego powodu, że aldehyd bardzo łatwo się utlenia dalej do kwasu. No ale do rzeczy. Miałem tutaj, sam tutaj sobie aldehyd benzoesowy, tak, czyli pierścień fenylowy od benzenu, aromatyczny pierścień, no i grupa CHO. Ten aldehyd, jak widać, jest bezbarwny. Kiedy on poleży trochę na powietrzu, to delikatnie żółknie z czasem, ale to nie jest najważniejsze, że żółknie. Najważniejsze jest to, że tutaj miałem kolbę, w której dwa dni temu, czyli mniej więcej równo 48 godzin, zbierałem właśnie aldehyd benzoesowy i proszę zwrócić uwagę, że tutaj na dnie jest całkiem sporo kryształów, no i trochę płynu. Ten płyn to jest aldehyd benzoesowy, być może z rozpuszczonymi tymi kryształami, a te kryształy to jest nic innego jak kwas benzoesowy, który powstał w wyniku utlenienia aldehydu benzoesowego tlenem z powietrza, bo tym utleniaczem przecież może być tlen. Przecież tlen sam w sobie jest silnym utleniaczem, a aldehydy z tego powodu przechowuje się, że się łatwo utleniają, przechowuje się na przykład w atmosferze azotu czy innego gazu. No i azot czy inny, prawda, gaz, no i zasadniczo na przykład w lodówce. W ogóle jeszcze by to należało owinąć tak zwanym parafilmem. No skoro się utleniają do tego kwasu, taki aldehyd akurat benzoesowy utlenia się do kwasu benzoesowego, no to jak ta reakcja wygląda? No bardzo łatwo. Oczywiście H, przepraszam. Cząsteczka tlenu, czyli O, prawda, O. Troszkę to niepoprawnie narysowałem, bo tlen tak naprawdę jest dwurodnikiem, ale dobra, już, niech już tak zostanie. Najpierw powstaje nam przejściowy produkt, taki nadtlenek, nadtlenokwas. Ten z kolei nadtlenokwas reaguje z następną cząsteczką aldehydu, może to tak zapiszemy. I daje nam dwie cząsteczki już kwasu karboksylowego. Czyli w tym naszym przypadku, jeżeli tym R-em będzie pierścień fenylowy, no to otrzymamy kwas benzoesowy. Czyli dokładnie coś, co tutaj nam się stało. Oczywiście w szkole zazwyczaj piszemy reakcje, tak jak mówiłem, z dwuchromianem, nadmanganianem, różnymi innymi fikuśnymi utleniaczami. W praktyce, w przemyśle, czyli poza laboratorium, takich utleniaczy się nie stosuje. Stosuje się tlen, a właściwie powietrze. Dlatego, że gdybyśmy mieli utleniać dwuchromianem i tak dalej, no w tej reakcji na przykład nie ma żadnych produktów innych, tak? Powstaje tylko ten aldehyd, znaczy kwas, przepraszam. A gdybyśmy chcieli utleniać jakimś dwuchromianem czy nadmanganianem, powstawałyby jakieś sole albo na przykład dwutlenek manganu. No i kto by to potem utylizował i przerabiał na przykład z powrotem w nadmanganian? Ile byłoby, jakie by to było drogie, to po pierwsze, a po drugie, ile byłoby odpadów, tak? Więc mało w szkole się o tym może mówi, tak typowo w szkole, ale tak naprawdę w przemyśle stosuje się przede wszystkim tlen jako podstawowy utleniacz. Okej, to może... A, jeszcze nie, bo przecież pochwaliłem się na zdjęciach, że wyhodowałem sukienkę taką z benzoesanów, no to może ją pokażę, jak ona wygląda. Będzie ją można zobaczyć za 5 miesięcy na pewnej imprezie, bo skoro już mi się udała, to oczywiście, że ją się tym pochwalę. To jest hodowla kryształów z benzoesanów sodu. Ponieważ się nie udała, no to zostawiłem, zapomniałem na 7 miesięcy w pomieszczeniu obok i wyrosła sobie taka sukienka. I nie wiem, czy to aparat dobrze ujmuje, ale ona ma nawet aż takie falbanki, taką jakby halkę pod spodem wręcz.
No, wyszła naprawdę dosyć ciekawie. Taka sobie suknia wręcz jakby ślubna z jednej strony. Piękne, długie igły, prawie że jak włos cienkie. Tutaj tego na pewno nie zobaczymy, ale to jest naprawdę tak cieniutkie te igiełki. Tak to wygląda z góry, prawda? No, przerosło sobie przez bibułę, którą to było przykryte. O, tu jeszcze jest resztka bibuły. I z góry tak może nie szczególnie, a od spodu takie sobie właśnie cudo wyszło. No to tak chyba z kryształami przypuszczam, że gdybym zrobił ten, jak on się nazywa, potasu, sorbinian potasu, to też bym był w stanie osiągnąć podobny efekt, bo on też krystalizuje w postaci igieł. No zdjęcia mi tak średnio chciały wyjść, ale myślę, że na żywo, kto przyjdzie na pewną imprezę, to będzie mógł sobie też zobaczyć. Okej, to w takim razie dziękuję za uwagę, pozdrawiam.